Cześć Tomek. Witam. Wiesz, przed nami znowu bal elektryka. Kolejny. O, w dziwnych czasach, świetnie. Takich covidowych. Nie wiem, jak oni to chcą zorganizować, ale co ty o tym sądzisz w ogóle, o tej imprezie? No bardzo ciekawe. No, w ostatnim czasie dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o takie online'owe spotkania. Być może jakiś nowy pomysł tutaj zakwitł i ten bal elektryka będzie równie wspaniały, jak w poprzednich latach. A ty myślisz, że to jest możliwe? Przecież mamy teraz COVID. Te ludzie nie będą w stanie, tak jak poprzednio na tych balach, mieć takich interakcji ze sobą. Nie ma emocji. No, człowiek siedzi przed komputerem i, no, i widzi różne rzeczy, ale tak jak na filmie w zasadzie. Jakby nie może tego dotknąć. To tak jak lizanie lizaka przez szybkę. Myślisz, że to ma sens? Ja powiem w ten sposób. Jakie czasy, taki bal. No niestety, przez ostatni prawie rok nauczyliśmy się już troszeczkę tej pracy online'owej i interakcji z innymi ludźmi. Młodsze pokolenie trochę inaczej na to patrzy niż my. Oni już od urodzenia są związani z komórkami, messengerami, innymi komunikatorami. Dla nich to nie jest takie pewnie szokujące. Natomiast rzeczywiście tutaj racja jest taka, że ta interakcja bezpośrednia, nawiązywanie kontaktów bezpośrednich, no to na pewno ucierpi. Tak? A słuchaj, finansujemy ten bal już od wielu lat. Czy sądzisz, że to ma dalszy jakiś taki sens większy, czy to po prostu upadnie to, ta impreza? Ja uważam, że to ma duży sens. To jest inwestycja w przyszłość. Nie chodzi o to, żeby tu pozyskać nowych klientów, tylko po prostu zasianie świadomości młodych ludzi o istnieniu takiej firmy jak nasza, która jest bezpośrednio związana z tym sektorem energetycznym w Polsce i na świecie, jest bardzo cenne, ponieważ w przyszłości możemy z tymi ludźmi współpracować na różnych polach. Będą naszymi ambasadorami, będą naszymi pracownikami, będziemy się spotykać na szkoleniach, być może oni nas będą szkolić. Zobaczymy, co życie przyniesie. Wiesz, to już było 8 edycji tego balu. Przed nami 9 covidowa. To jak ostatnio przeglądałem zdjęcia z tego balu i na różnego rodzaju filmiki, bo to teraz jest dostępne w dużej ilości, czy to na YouTube'a, czy to na innych komunikatorach, to jednak łezka wokół się kręci. To są wspomnienia, które chyba warto utrzymać, żeby je kultywować i na bazie tego jednak buduje się pewnego rodzaju relacje. Ja tam na przykład ze wzruszeniem nawet stwierdziłem, że są na tych zdjęciach osoby, które niestety byli naszymi współpracownikami, a już niestety nie żyją. Tak się złożyło, że część z tych osób odeszła. Ale na tym balu są jak nowonarodzeni, szaleją. Tak, no Politechnika Wrocławska, 75 lat istnienia, no to przewinęło się wielu znamienitych profesorów i wykładowców, wielu absolwentów, którzy osiągali sukcesy. Bal elektryka w takiej formie, no tak, no, lepiej utrzymać to i mieć nadzieję na lepsze jutro. Mam nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja zupełnie inaczej będzie wyglądać i będzie możliwość spotkania. Natomiast, żeby utrzymać tą ciągłość, żeby ta tradycja nie zanikła, uważam, że to jest wspaniały pomysł i należy to kontynuować. To zatem co? Będziemy to kontynuować i wspieramy ten bal dalej. W związku z powyższym dla wszystkich tych, do których dotrze ten przekaz, życzymy szalonej zabawy przed komputerem. Nie wiem, jak to się skończy, ale to wszystko zależy od waszej kreatywności. Mówię tutaj do potencjalnych uczestników tego balu. Myślę, że będzie okazja za rok, jak się wszystko poukłada tak sensownie, wymienić doświadczenia i podzielić się opiniami. Jak to się wam podobało i czy to w ogóle dobrze, żeśmy zrobili, żeśmy ten bal odbyli. Dziękuję. Ja również państwu dziękuję i życzę wspaniałej zabawy.